tvpodkarpacie.pl. 3 października Sanocki Oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odwiedziła prezes zarządu spółki Grażyna Piotrowska-Oliwa. W związku z tym zorganizowana została konferencja prasowa, podczas której pani prezes odpowiadała na pytania dziennikarzy w związku z restrukturyzacją firmy. Pierwsze nowum dotyczyło wyodrębnienia oddziału geologii i eksploatacji zarządem w Warszawie, które przejęło od Sanockiego oddziału piony poszukiwania geologii i wierceń. Wiele obaw załogi dotyczyło kwestii, czy PGNiG stać na zatrudnienie nowych osób piastujących stanowiska kierownicze, menadżerskie czy dyrektorskie. Te osoby już i tak były kadrą kluczową i to nie są żadne nowe osoby i to nie jest nowy oddział. On oczywiście wydaje się, że w ramach grupy zostały pewne kompetencje wyodrębnione, ale mówimy o wyodrębnieniu kompetencji, a nie nowym oddziale z nowymi ludźmi, nowymi dyrektorami, nową kadrą menedżerską. Nic takiego nie miało miejsca. Kolejną nowością w grupie kapitałowej jest program dobrowolnych odejść, celem którego jest jak najbardziej przyjazna forma zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Te osoby, które już znajdują się w okresie ochronnym, mają prawo skorzystać z tego programu. Przy wyliczeniach można dać taki przykład. Osoba, która rzeczywiście miała duży staż pracy w PGNiG-u, już się zbliża do przejścia na emeryturę. Nawet kwoty mogą sięgać w niektórych przypadkach 170 tysięcy złotych. To akurat to taki przypadek bardzo ekstremalny, ale to jest aż do 170 przy spełnieniu szeregu kryteriów. Także to jest bardzo dobry program osłonowy. Szeroko rozumiana reorganizacja dosięgnęła także tych, którzy w perspektywie najbliższych lat będą starać się o zatrudnienie w PGNiG-u. Tutaj priorytet dla pani prezes jest tylko jeden. A przede wszystkim promowanie najlepszych, a nie tego, kto jest czyim wujkiem, ciotką bądź mamą czy tatą. To są w tej chwili w dzisiejszym świecie podstawowe wartości, że promuje się za wiedzę, za kompetencje, a nie za to, kto jest czyim dzieckiem albo powinowatym. Kolejną zmianą w PGNiG-u było spłaszczenie struktury organizacyjnej, to znaczy zmniejszenie ilości działów, tym samym zmniejszenie ilości stanowisk kierowniczych. Obecnie w grupie kapitałowej zatrudnionych jest 33 tysiące pracowników i ten stan może ulec zmianie. Bardzo często analitycy w swoich opracowaniach, zresztą to czytacie Państwo różne materiały prasowe czy wypowiedzi analityków, które mówią, że jesteśmy tradycyjnym monopolem, porównując nas do innych firm o podobnym profilu działalności, tylko podkreślam, to analitycy, a nie twierdzenie zarządu, ale analitycy szacują, że w całej grupie kapitałowej powinno pracować 15 do 18 tysięcy. Jednak jak zapewnia pani prezes, nowe struktury funkcjonujące w spółce od 1 września nie pociągnęły za sobą zwolnień. Na dzień dzisiejszy, jak Państwo widzicie, ze wprowadzeniem nowej struktury nie wiązała się redukcja personelu. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonywania optymalizacji zatrudnienia, będziemy na ten temat rozmawiać najpierw ze stroną społeczną, oczywiście najpierw z dyrektorami, potem ze stroną społeczną, a dopiero później z prasą. Przy reorganizacji PGNiG, jak zapewnia Grażyna Piotrowska-Oliwa, odbywały się rozmowy z załogą. Próbowałam podliczyć ilość godzin spędzonych na spotkaniach ze związkami zawodowymi, bo to też, o czym może warto wspomnieć, w firmie jest prawie 100 organizacji związkowych, 11 reprezentatywnych, więc a każdy chce, żeby z nimi rozmawiać. Zarząd, dyrektorzy spotykali się przez lipiec i sierpień. Ja znalazłam w swoim kalendarzu prawie 100 godzin przeznaczonych na spotkania ze stroną społeczną, więc jeżeli słyszę zarzuty, że związki nie wiedzą, a ilość pism pisanych na ten temat wymienianych z organizacjami, to można by pewnie w dobry segregator ubrać. Po dzisiejszej konferencji prasowej jest jeden pewnik. PGNiG czekają kolejne zmiany, których kształt najprawdopodobniej może się wykrystalizować w ciągu najbliższych miesięcy. tvpodkarpacie.pl